No już udało nam się wypracować kilkanaście postulatów takich kierunkowych wspólnie z branżą, co chcielibyśmy, aby się zadziało w sektorze obronnym. Procedujemy z tymi postulatami w ten sposób, że punkt po punkcie konsultujemy się wewnętrznie z branżą, z firmami, co w tych postulatach powinno się w szczegółach zawierać. Później podejmujemy rozmowy z zainteresowaną stroną po stronie sektora publicznego, na przykład w zakupach dla obrony terytorialnej, to jest taki obszar, gdzie jesteśmy od wielu miesięcy bardzo aktywni. Po wypracowaniu kierunkowych postulatów spotkaliśmy się z generałem Dudą, mieliśmy debatę o tym, co będzie się działo pod kątem w obszarze zakupów dla obrony terytorialnej. Podobnie ze współpracą przemysłu, firm z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Znowu wypracowaliśmy kierunkowe postulaty, później się spotkaliśmy z zainteresowanymi urzędnikami państwowymi, którzy się tym zajmują, z premierem Gowinem, z dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i wypracowaliśmy szczegółowe memorandum we współpracy z nimi, jak według nas powinno funkcjonować Narodowe Centrum. I krok po kroku chcemy tak wypracowywać szczegółowe rozwiązania dla poszczególnych obszarów w branży, a później je komunikować, pracować legislacyjnie nad tym. Największą kompetencją ZPP jest komunikacja wobec decydentów, możliwość wejścia w dialog ze światem publicznym, szeroko rozumianym, z mediami, z politykami, urzędnikami. My mamy dostęp do, jako organizacja pracodawców, mamy dostęp do właściwych ministerstw, do przedstawicieli parlamentu, instytucji państwa i w ten sposób chcemy zbudować, pokazać narrację sektora prywatnego i, jak powiedziałeś, zbalansować troszkę to, aby sektor prywatny był na równi, co najmniej na równi w debacie publicznej reprezentowany jak spółki Skarbu Państwa. ZPP, idee wolnościowe, wolne rynkowe są bardzo silnie obecne. Czyli wolność gospodarcza, równa konkurencja, deregulacja to są te obszary, gdzie my jesteśmy bardzo aktywni. Właściwie każdy projekt w legislacji, którym się zajmujemy, oceniamy przez pryzmat tych właśnie wartości. Mamy świadomość, że w sektorze obronnym, w sektorze zbrojeniowym jest duża koncentracja biznesu wokół państwa, spółek Skarbu Państwa i instytucji państwa. Rozumiemy, że państwo, rząd, instytucje państwa chcą tę branżę kontrolować, mieć na nią wpływ, ale uważamy, że ta kontrola nie powinna następować poprzez coraz to większy udział, jeszcze większą koncentrację na spółkach Skarbu Państwa, ale poprzez na przykład zakupy w sektorze prywatnym, jakby zakupami uważamy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, można kontrolować, nadzorować rynek. Może jesteśmy otwarci do dyskusji, aby wprowadzić zapisy związane z pierwokupem myśl, know-how czy technologii dla państwa, bo rozumiem, że jeżeli państwo w dużym stopniu poprzez zakupy bądź granty finansuje technologię, to boi się, że ta technologia po kilku latach zostanie gdzieś odsprzedana do kraju, któremu nie chcielibyśmy sprzedać. W związku z tym jesteśmy otwarci na dyskusję, jak to uregulować, jak zabezpieczyć państwo, ale powtarzam, sposobem na kontrolę branży nie jest to, aby spółki Skarbu Państwa posiadały całość tego przemysłu, aby kupowały kolejne spółki z sektora prywatnego. Przeciwnie, uważamy, że sektor prywatny to jest właśnie to miejsce, gdzie najlepiej się rozwija technologia, know-how i tutaj należy integrować oba te światy.